Bydgoszczy, dzień dobry w Teatrze Kameralnym, dzień dobry podczas konferencji podsumowującej rywalizację o puchar rowerowej stolicy Polski. Może nie wszyscy pamiętają, jeszcze kilka lat temu, ale więcej niż pięć, bo to jest piąta edycja. Kiedyś podobna rywalizacja była organizowana przez Włochów, którzy z niewiadomych mi powodów i nam powodów zrezygnowali. Stąd uznaliśmy, że inicjatywa jest tak cenna, że warto ją kontynuować. I nasza inicjatywa oczywiście na razie obejmuje nasz kraj, nasze samorządy i te większe, i te mniejsze, ale w perspektywie myślę będziemy szeroko spoglądać także i dalej. Drugi etap to podsumowanie tego roku, zweryfikowanie tego, jak było kiedyś, jak jest teraz i jaki progres wykonaliśmy, a także nagrodzenie tych najlepszych pod względem gmin, pod względem miast, a także po prostu najlepszych zawodniczek i zawodników. No, chciałam dla Białej Podlaski coś zrobić koniecznie, bo przecież rowerowa stolica, musieliśmy zostać i myślę, że na przyszły rok też zostaniemy i będziemy walczyć bardzo. Powiem tak, Kazik, 4 rano, wstawaj. Do telefonu, tak jak ktoś tam wspominał na sali, sprawdzanie aplikacji, czy mnie wyprzedził, który jestem. Śniadanie, wymarsz do garażu po rower i łącznie z wstawaniem ze słoneczkiem, jazda i powrót po zachodzie słońca. Tak, udało się. Zdobyłam w tym roku pierwsze miejsce. Przejechałam 7072 km. Jeździłam, muszę to dodać, na rowerze gravelu Cross Esker 6 z oponkami 32. Na oponkach 32. 4 dni miałam poniżej 200 km, ale miałam też 3 razy przejechane po 300 km. Moim takim głównym założeniem w przyszłym roku to poświęcenie całego miesiąca czerwca dla Bydgoszczy, dla aktywnych miast, dla rowerowej stolicy Polski Zielona Góra, zrobienie jakiegoś rekordu. Chciałbym ustalić nowy rekord. Nie wiem, czy to będzie po 10 tysięcy 12. Wiem, że rekord Guinnessa jest 12 900 w 2017 roku przez Angielkę ustalony. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, no ale będziemy atakować i będziemy jeździć cały miesiąc od dechy do dechy. Mam nadzieję, że prezydent Zielonej Góry da mi wolne. No i będziemy atakować, no, będziemy coś próbowali fajnego zrobić. Jak pogoda dopisze, no to jedziemy na rekord. Wiadomo, żeby przejechać tyle kilometrów, człowiek nie jest w stanie przygotować się tylko w treningu, który organizuje się zresztą, ale no trzeba jeździć cały rok. Ja zawsze mówię, że koniec sezonu to 31 grudzień, początek sezonu to 1 styczeń. Zdołaliśmy z 2000 kręcących osiągnąć taki wynik. Osiągnęliśmy bardzo wysoki wynik, 277 km na jedną osobę. W Białej jest ponad 5000 kręcących, także naprawdę nie jest źle. Mieszkańcy nasi się postarali, okoliczni także przystąpili i traktujemy to przede wszystkim jako zabawę z tą drobną szczyptą rywalizacji. W ubiegłym roku podkreślaliśmy z dumą i ogromną satysfakcją, że to było aż 859 tysięcy kilometrów i że pewnie gdyby udało się ten miesiąc czerwiec wydłużyć o kolejny tydzień, sięgnęlibyśmy po ten okrągły milion. W tym roku już na kilka dni przed końcem wiedzieliśmy, że to nasze marzenie się spełniło. Siła i moc drzemie w mieszkańcach Białej Podlaskiej.